Jeżeli ktoś ogląda tego vloga w 4K, to radzę teraz obniżyć trochę jakość, żeby nie było widać mojego zmęczenia i mojego spoconego ryja w zbyt dużych detalach. A trochę będziecie go oglądać, bo to jest gadany segment, którego dawno nie było. Ostatnio jakoś dużo myślę o tym, jak być lepszym sobą, jak być lepszą wersją siebie. I to, że przyjechałem tu rowerem, to wcale nie oznacza, że mówię tutaj o warstwie fizycznej, bo z tym jest jeszcze dużo do roboty. Ale mówię bardziej o warstwie osobowościowej, o warstwie psychicznej. Bo no z tym też jakby mogę dużo zmienić, to dużo na dobre. To wszystko wzięło się stąd, że zacząłem chodzić na terapię. I to jest coś, co powinienem zrobić już dawno temu. I strasznie żałuję, że aż tyle zwlekałem. I takie trzy główne rzeczy, na którymi się ostatnio dużo zastanawiam i które staram się jakoś sobie zmienić, to po pierwsze poczucie inności, poczucie niepasowania do nikogo innego, ogólnie do innych ludzi. Po drugie decyzyjność, z czego strasznie mi brakuje, nie potrafię wcielać decyzji w życie. Boję się wcielać decyzje w życie. A po trzecie to zazdrość. Zazdrość, która zawsze mi jakoś, od kiedy pamiętam, towarzyszy, która no, w dużym stopniu kieruje moim życiem. No, tak nie powinno być, ja nie chcę, żeby tak było. Więc przez ostatni czas, przez ostatni miesiąc strasznie dużo o tym myślę i staram się nad tym pracować. Ale to wcale nie jest łatwe. No bo wiecie, kurczę, nawet to, że tu jestem dzisiaj, wynika z zazdrości tak naprawdę. Zobaczyłem u kogoś na Instagramie takie właśnie łąki, pola, inne tego typu rzeczy i uznałem, że kurczę, ja też chcę tu być i też chcę wrzucić sobie na Instagrama, że tu jestem. Oczywiście już to zrobiłem i jakby no nie ma w tym nic złego, tak? Bo to jest ten dobry rodzaj zazdrości, ale są też trudniejsze rodzaje zazdrości. W chuj zazdroszczę im, że są na łódce. Też bym chciał być na łódce. Zamiast tego idę po rower z powrotem. Drugi rodzaj zazdrości to taka, która denerwuje, która paraliżuje, która sprawia, że zadajesz sobie pytanie, dlaczego ktoś ma coś, czego ty nie możesz mieć? W czym ty jesteś gorszy, że ty tego nie masz, tego, co komuś innemu przyszło tak łatwo? Tak wydaje się łatwo przynajmniej. I to może być na naprawdę wielu płaszczyznach. Bo to może być kwestia zawodowa, to może być kwestia jakiegoś związku, to może być kwestia wszystkiego. W moim przypadku przynajmniej jest to kwestia wszystkiego. Różnica jest taka, że ten pierwszy rodzaj zazdrości motywuje do czegoś. Dlatego właśnie na przykład, żeby iść na rower. A ten drugi demotywuje, ten drugi sprawia, że odechciewa się wszystkiego. Zaczynasz myśleć, że życie jest po prostu niesprawiedliwe i cokolwiek, jakkolwiek byś się nie starał, to i tak ty nie będziesz mieć tego, co mają inni. To jest bardzo chujowym myśleniem, bardzo nieracjonalnym, jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale naleczuję tak, więc dlaczego? O co chodzi? I tak w zasadzie cała moja kariera filmowa zaczęła się od zazdrości, od tego, że zazdrościłem tym wszystkim operatorom i twórcom, że robią tak super rzeczy jednocześnie tworząc coś i na tym zarabiając. I ja też tak chciałem. I oczywiście dzisiaj motywacje mam zupełnie inne, ale tak się to zaczęło. A w sumie, jeżeli już o filmowaniu mowa, to pamiętacie ten film, który ostatnio kręciłem, o którym mówiłem w poprzednim vlogu? To tak się składa, że czy jakimś cudem miał premierę w kinie. Możliwość zrobienia wystawy albo są. Głównymi walorami tego filmu była to światło, muzyka, scenografia, w ogóle to, jak były kadry kamerą. A szczerze mówiąc, no i przede wszystkim chłopakom, którzy naprawdę sprawili, że ten film
zdecydowanie zyskał na takiej warstwie artystycznie wizualnej. No i przede wszystkim, że światło było dzięki Arturowi i Adam, który to po prostu wszystko uchwycił w kadrze, wyszło cudownie. Skąd tu tyle ludzi w ogóle? Ty Artur, skąd tu tyle ludzi w ogóle? Ja myślałem, że my będziemy tylko. Dzięki Artur, za dobrą robotę. Dziękuję. Miło zobaczyć was na zwierciadle w dużym ekranie. No, no moje też. Super, dzięki. No i ogólnie wydaje mi się, że film został całkiem dobrze przyjęty, przynajmniej w tych aspektach, za które ja byłem odpowiedzialny, co naprawdę, to jest straszna pierdoła, no bo to nie jest nic super, to nie jest nic wyjątkowego, to nie jest nic takiego wow, będę o tym mówił do końca życia, no ale mówiłem już wcześniej i wiecie to, że to było dla mnie wyzwanie i super, super wiedzieć, że nie tylko ja mam poczucie, że mu sprostałem, ale inni też tak myślą. Jeżeli chodzi zaś o decyzyjność, to tutaj problem nie polega na tym, że mam problem z podejmowaniem decyzji, tylko z wypełnianiem jej. Z wcielaniem tych pomysłów, tych rzeczy faktycznie w życie. Mogę myśleć o czymś bardzo intensywnie, wiedzieć, że to jest dobre dla mnie, wiedzieć, że ja tego potrzebuję, że to będą praktycznie same plusy dla mnie, a mimo wszystko tego nie robię. To jest też absolutnie słabe, bo sprawia, że nie czuję, że mam kontrolę nad swoim życiem. Ja porównałem to w rozmowie do bycia pasażerem statku. Tylko takiego statku bez silnika, i bez żagla, i bez wiosła, i bez steru, bez niczego. Po prostu dryfujesz sobie tak jak rzeka popłynie, tak jak wiatr zawieje i nie masz na tym żadnej kontroli. Bo nawet jeżeli zdecydujesz, chcę płynąć tam, to nie możesz tego zrobić, nie da się tego zrobić. Mimo że w moim wypadku akurat da się, tylko że ja tego nie mogę zrobić, więc w sumie się nie da. Dlaczego? Co cię blokuje? No i nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę nic mnie nie blokuje, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te rzeczy po prostu zrobić, a ja ich nie robię. Już wiem, dlaczego tak jest. Ostatnie tygodnie bardzo intensywnie pracuję nad tym, żeby to zmienić. I akurat w tym aspekcie jestem, wydaje mi się, na dobrej drodze. Jednym z elementów tego świadomego podejmowania decyzji i decydowania o własnym życiu jest decydowanie o tym, jak się czuję. I oczywiście to nie jest zawsze możliwe i to nie jest tak, że jak od pstryknięcia palca można zmienić swój humor, ale w jakimś stopniu wydaje mi się, że dostałem poczucie władzy nad co najmniej podejściem do różnych sytuacji. No bo na przykład byliśmy ostatnio znowu z Wrapsterem na wyjeździe, na evencie motoryzacyjnym. Jak ktoś pamięta mój film sprzed roku, to nie czułem się wtedy zbyt dobrze. Generalnie chyba taki wyjazd nie jest dla ciebie żadnym wyzwaniem ani czymś nowym, bo masz już chyba doświadczenie w nagrywaniu na takich imprezach, nie? Filmowo nie jest w ogóle dla mnie doświadczeniem, bo jest bardziej dla mnie doświadczeniem psychicznym, żeby kurwa z wami wytrzymać przez te 3 dni. A w tym roku jadąc już tam, pomyślałem sobie, okej, to nie jest moje miejsce, to nie jest moje towarzystwo, ale to nie oznacza, że muszę się czuć źle. Mogę czuć się po prostu okej. Nie musi to być zabawa roku, ale też to nie musi być jakaś katorga. I z takim właśnie nastawieniem tam pojechałem, brałem wszystko na luzie, bardzo niewieloma rzeczami się przejmowałem i ostatecznie bawiłem się całkiem dobrze. I muszę wam przyznać szczerze, że to poczucie, że to była moja decyzja i to ja to zdecydowałem i to się stało dzięki mnie, jest zajebiste, naprawdę. To może być taka błahostka dla was, ale dla mnie to było coś. No i przy okazji zrobiłem beta test spania w dostawczaku. Widzicie moją super miejscówkę zaraz przy scenie, co potem przejechałem sobie pod las, bo tam nie mogłem zasnąć. Z przodu miałem stację ładowania z podłączonym prądem i tak dalej. Cały sprzęt, wszystko, wszystkie baterie, wszystkie ładowarki. A z tyłu łoże po prostu małżeńskie, dzięki Oliwka za materac. I całe rzeczy prywatne i naprawdę tam się spało bardzo dobrze i nawet nie było zbyt ciepło, wręcz momentami zimno. A dlaczego beta testy, to się wkrótce dowiecie, ale szykuje się coś mocnego.
A na razie wracamy do spoconego Adasia. I ostatnia rzecz jest całkiem ironiczna, bo jak widzicie, słońce jest już za drzewami, trochę straciłem światło. A to dlatego, że zagadałem się z jakimiś ziomkami tam na miejscówce, na której chciałem nagrać to. I tak sobie z dobre 20 minut pogadaliśmy, bo totalnie o jakimś pierdołach, o życiu i w ogóle. Nie wiem nawet, jak miałem na imię i na tym się skończyła nasza znajomość. No i właśnie to jest śmieszne, dlatego że główną rzeczą, nad którą teraz pracuję, no, o której teraz myślę i staram się wymyśleć, co mogę z tym zrobić, to właśnie takie poczucie, że ja nie pasuję do niczego. W sensie nie pasuję do żadnej społeczności, do żadnych ludzi. I no jakby nie patrzeć, to sprawia, że czuję się osamotniony w tym mieście. Co jest szczególnie bolące właśnie w lato, kiedy gdziekolwiek nie wyjdziesz, gdziekolwiek nie pojedziesz, wszyscy są z kimś. I no i dodajmy do tego właśnie uczucie zazdrości, o którym mówiłem wcześniej i no wychodzenie z domu w lato jest mało przyjemne. Dlatego jesteśmy wieczorem, kiedy już tych ludzi jest trochę mniej. Kiedy rozmawiałem o tym na terapii, to próbowaliśmy wspólnie dojść do powodu, dla którego tak się czuję. Jakby co sprawia, że ja nie pasuję? Dlaczego? Jaki jest powód? Jaka jest moja cecha? I w gruncie rzeczy znowu nie ma konkretnego powodu. Nie ma konkretnej cechy. To jest, wydaje mi się, taka trochę sama spełniająca się przepowiednia, gdzie że sama ta myśl, że tak jest, sprawia, że ja nie widzę innej możliwości, więc podświadomie nawet postępuję i działam w taki sposób, żeby tą myśl wypełnić. Żeby ona była prawdziwa, bo nie znam alternatywy. No ale niestety, kurczę, no to nie jest tak, że wystarczy na czymś się zastanowić i tyle. Bo to są rzeczy, które jakoś tam są głęboko zakorzenione i no i po prostu przejmują kontrolę wtedy, kiedy chcą. No i to wszystko sprawia, że te lato nie jest zbyt przyjemne dla mnie. No i nie ma za bardzo perspektyw na to, żeby to się w tym roku zmieniło. No bo to nie są zmiany, które dzieją się z dnia na dzień. Jakby kolejnego vloga nie było, to dlatego, że mnie kurwa komary zaraz zjedzą. Już nic ze mnie nie zostanie. No, w sensie kurczę, no jestem jakby... Jak o tym pomyślę teraz, kiedy o tym mówię i myślę o tym racjonalnie, to naprawdę nie mam na co narzekać. Naprawdę jest git. No i tak jestem z siebie dumny, że w ogóle cokolwiek z tym robię po tylu latach w sumie zmarnowanych, gdzie mogło być już o wiele lepiej ze mną. No nieważne, tak bywa. Czasami jest chujowo, i trzeba po prostu brnąć dalej. To nie jest też film sponsorowany przez Nextbike. Mimo, że nagrywam na ich logo, może taki kadr będzie lepszy. Właśnie skoro nie mam z kim spędzać tego lata, nie mam z kim spędzać wolnego czasu, to staram się tego wolnego czasu mieć po prostu mniej. Biorę sobie dodatkową robotę, biorę sobie dodatkowe zlecenia, przez co będę miał no, troszkę więcej hajsu i to też jest zawsze jakiś plus, tak? To też zawsze daje jakiś komfort psychiczny. Także no, kurczę, takie karty zostały mi rozdane i trzeba nimi grać, no nie ma innej opcji. No i tyle. Oj, właśnie to jest to, o czym mówiłem. Fun fact. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był na takim grillu właśnie w terenie, w plenerze. To jest fuj smutne. No nic, czas wracać do domu. I nie zrozumcie mnie źle, są ludzie w moim życiu. Ja jestem w chuj wdzięczny za to, że jeszcze są. Jakby w głębi serca wierzę w to, że jestem tak naprawdę dobrym człowiekiem. Po prostu mam gówno, z którym muszę sobie poradzić.